Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, zaczynamy, bo już Denis chodzi w miejscu. Witam cię, Denis. Siema, Hubert. Ty, ale ty brylujesz w mediach High League'u na różnych filmach itp. itd. Słuchaj, staram się jak mogę i mi to chyba wychodzi, nie? Ale normalnie główna gwiazda. Ale jest poczucie humoru trochę, nie? Jest, jest. Ten, kto ma Hubert, słuchaj, masz zły humor, masz zły dzień, nie? Oglądasz mnie i od razu jest jakoś jest raźniej, lepiej i przyjemnie, nie? Ale ty się dobrze w tym czujesz. O, jak najbardziej, coraz lepiej się odnajduję. No, właśnie widzę. Coś masz przygotowanego, bo nie wiem, o co przede wszystkim, Hubert, bardzo cię przepraszam, ale chciałbym podziękować moim partnerom rozwoju i sponsorom, którzy wspierają mnie na tą chwilę w działaniach. Przede wszystkim SWD, bardzo dziękuję za wsparcie. Nitro Cars, KMT Montage, Multistal, Free Home Nieruchomości, Antrans, Form Color, Sobota, Felgum, Solmotion, Bunio Restaurant i Illegal. Dziękuję wam, że jesteście, słuchajcie. No i co, razem możemy więcej, także dziękuję za wsparcie i jesteśmy razem. Bardzo dobrze, fajnie, że dziękujesz tym ludziom, którzy pomagają, czego nie widać. Słuchaj, Denis, jutro creme de la creme, w końcu ta walka z Konradem Karwatem. Jak nie widać, że pomagają? Pomagają, pa, jaki bydle ze mnie. Bydle dofinansowane, karmią, no tak, słuchaj, tak. Dofinansowane, dokarmione, kurwa, cały czas normalnie jest ogień, nie? Tak. Jutro ten pan, który jest tutaj metr od ciebie, widziałem ten wzrok, dawno nie było takiego wzroku od ciebie na tego właśnie rywala. Słuchaj, no, sprawa jest prosta. Koleżeństwo koleżeństwem, ale jutro wchodzimy, Hubert, robimy robotę. Naprawdę, poważnie. Trenuję sportywaki od niekiedy, wiesz, jesteś w klubie, zrobisz trening, wiesz, czym to pachnie, czym to się je. Ja zapierdzielam na to, żeby móc wygrywać. Zobaczymy jutro, czy mi się uda. Ja zrobię wszystko, żeby po prostu tą walkę wygrać i chcę po prostu zwyciężyć. No, koleżeństwo koleżeństwem, ale koniec już. Wchodzimy do oktagonu, arena. Kurwa, przed chwilą tam byłem, zobaczyć w spotku. Mówię wam, widzowie, jest taka petarda, to jest takie przedsięwzięcie. Mocny zespół, naprawdę highligowski, robi takie wrażenie. Jutro zobaczycie, naprawdę nie pożałujecie, nie? No kurwa, byłem w szoku, nadal chodzę i naprawdę każdego pracownika, którego spotkałem po drodze tutaj, zmierzając do Media Roomu, dobrze mówię? Media Room? Media Room, dokładnie. Media Room, tak. To naprawdę i witałem się z nimi i życzyłem im powodzenia, wszystkiego dobrego, bo zrobili naprawdę mega robotę, nie? Denis, tam jest drugi Denis, Final Boss. W czerwcu raczej walczy z Danielem Omieleńczukiem, także chyba będziesz musiał poczekać jedną galę na walkę z nim. Tak, na tą chwilę, Hubert, będę musiał poczekać, ale na pewno się doczekam. Ktoś inny jest na celowniku? Słuchaj, Denis... Gdzie byłeś wolniejszy? Gdzie? Na czym? A czekaj, bo on tu mówi, że byłeś wolniejszy. Że byłem wolniejszy na ważeniu, jak robiliśmy pokazowe techniki. No nie chciałem za dużo zdradzać swoich umiejętności. No tutaj Denis widać, że jest w gorącej wodzie kąpany. To niekiedy po prostu to koliduje z niektórymi kwestiami. No, ale Denis trochę przytył, co? Nam zobacz. Nie, no przyrobił, nie? Tam Kabanowski wjeżdżają, nie? Wiesz, co chodzi. Ja mu to powiedziałem wprost, także słuchajcie, Denis o tym wie. Czyli co, poczekasz tą jedną galę, czy będziesz chciał być może z kimś innym zawalczyć? Czy są jakieś propozycje, słuchaj? Kogo mi pod ryja dadzą, tego biorę, nie? No wiadomo, wiesz, no, chciałbym coś na pewno, chciałbym coś na fajnym, wysokim poziomie. Myślę, że wodarze już o to zadbają, nie? Dobra, Denis, nie będę zatrzymywał, leć, bo widzę, że już stoisz w miejscu, tak jak mówi Lexi, że tańczysz, a to jest Muay Thai. Muay Thai, tak, tak, Muay Thai, wiesz. Także co, dzięki wielkie, baw się jutro dzięki dobrze. Dzięki bardzo, Hubert, nie? Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.